Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Prawda futbolu znowu nadaje. Witam Siemka bardzo serdecznie. Witam. Miałem troszeczkę problemów technicznych, jeśli chodzi o mój mikrofon drugi. Słychać, powiedzcie mi, czy słychać, czy widać, to chyba widzę. Miałem problem z czatem. Mam trochę problemów niczym reprezentacja Polski. Ale wiecie co, nie chcemy przeceniać problemów. Chcemy pokazywać futbol, jaki jest. Chcemy się cieszyć polskim futbolem, cieszyć się drużyną narodową. Wielka dyskusja jest wokół Arkadiusza Recy i Piotra Zielińskiego, więc mam dla Ciebie, dla Państwa, dla Was, dla Ciebie, każdy pasjonacie futbolu, chciałbym, żebyście... Ja już się dzisiaj wyspałem. Nie, no spałem dzisiaj. Słuchajcie, ja nie mogę spać dłużej niż do 8. Często budzę się o 7, ale dzisiaj przy tym nadawaniu w nocy, po północy, rzeczywiście poszedłem spać grubo po drugiej w nocy i wstałem o godzinie 10. Jak nie ja. Bardzo się cieszę. Wszystko jest ok. Słychać, widać. A więc słuchajcie, ja nie będę przedłużał, ponieważ umówiłem się na kilka rozmów telefonicznych. Dlaczego? Bo słuchajcie, ja wiem, że jest wielu youtuberów, którzy się tutaj lubią sami pomądrzyć. Włączają tę kamerkę i mówią ta la la, to tamto, siamto, owamto. Konkurs jest rozstrzygnięty, informacje są. Mam nadzieję, że mój team tam pracuje. Zamieścimy to w naszych mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku. Poproszę Pawła Stańko. Zanim opowiem Wam o dzisiejszym spotkaniu teamu Prawdy Futbolu, gdzie był Marcin Talik, Jarek Stróżyk, Paweł Stańko i Filip Modrzejewski, musimy zadzwonić do człowieka pracującego, żadnej pracy się nie bojącego, Łukasz Wiśniowski. Łukasz Wiśniowski, zobaczcie, to jest jego profil, na nic nie widać, ale będzie, mam nadzieję, słychać. On dzisiaj, 9 godzin temu, dokonał następującego wpisu na swoim koncie twitterowym. Łukasz Wiśniowski: nigdy nie zrozumiem tego, dlaczego Piotrek Zieliński jest tak gnojony. On nie jest oceniany, on jest gnojony i zastanawiam się nad tymi mechanizmami. Wiem, że oczekujemy więcej, ale w przekroju tych dwóch meczów on był naszym najlepszym piłkarzem, pisze Łukasz Wiśniowski. Słuchajcie, ja bardzo lubię rozmawiać z Łukaszem Wiśniowskim o futbolu, więc już mi przypomina, bo jest w pracy. Jest niczym ta kobieta pracująca. Łukasz Wiśniowski. Jest Łukasz Wiśniowski. Witam Cię z anteny Prawdy Futbolu. Witam serdecznie. Pasjonat dla pasjonatów z pasjonatem. Tak jest. Tak jest. Słuchaj. Wiem, że jesteś w pracy, więc chciałbym mimo wszystko chwilkę z Tobą porozmawiać. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale problemy techniczne z moim mikrofonem spowodowały, że jestem opóźniony o te 20 minut. Nie ma problemu. Jestem w Grodzisku Wielkopolskim na zgrupowaniu reprezentacji do lat 21. Także wiesz, trwa trening otwarty, ale oglądam w komfortowych warunkach. Tak? Z loży? No prawie, że w loży. Prawie, że w loży. Rozumiem. Słuchaj, bardzo dobrze, natomiast chciałem się odnieść do Twojego wpisu o Piotra Zielińskiego, bo Piotrek Zieliński zastanawia. Twój wpis był bardzo taki stanowczy, ostry. Jesteś fanem Piotra Zielińskiego. Później też napisałeś, że nikt z nas nie jest obiektywny. Ja się z Tobą zgadzam. Każdy ma swoje spojrzenie, swoją prawdę futbolu. Natomiast jeśli piszesz, że on był najlepszy z polskiego zespołu, no to troszeczkę przesadziłeś. No i nawet to dość szybko zweryfikowałem, to znaczy zgodziłem się, bo tam zacząłem dyskutować z różnymi ludźmi i faktycznie ten film był dość emocjonalny. Zweryfikowałem swoją opinię na tyle, że uważam, że był w top 3 naszych piłkarzy, jeśli chodzi o dwumecz z Austrią i z Łotwą. Taką dobrą sprawę. Więc rzeczywiście z tym, że był najlepszy, to przesadziłem. Natomiast
nie zmienia to specjalnie wydźwięku tego tweeta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jasne, bo ja powiem ci tak, ja gdzieś tam ci odpisałem, ale pewnie w powodzi tych odpisów, które dostałeś, nie zwróciłeś na to uwagi. Ja napisałem, że dla mnie to jest w ogóle artysta futbolu. Ja naprawdę mam przekonanie do artyzmu, który on ma w nogach, to umiejętności absolutnie niebanalnych, jeśli chodzi o technikę, rozwiązywanie sytuacji boiskowych. Ja ci muszę powiedzieć, że w Wiedniu widziałem bardzo dobrego Piotra Zielińskiego. Naprawdę, do momentu zejścia z boiska być może był najlepszym polskim piłkarzem obok Roberta Lewandowskiego. No to w takim razie słuchaj, to jak weźmiesz ten występ w Wiedniu do momentu zejścia z boiska i uznamy, że ogólnie prezentowaliśmy się bardzo mizernie piłkarsko w meczu z Łotwą i weźmiesz sobie pod uwagę drugą połowę w wykonaniu Piotrka, gdzie naprawdę był jedyną osobą, która poza Robertem Lewandowskim, który jest jednak poza kryterium, wydaje mi się, w kontekście tego meczu, był jedyną osobą, która potrafiła robić przewagę w dryblingu, był jedynym piłkarzem, którym mogliśmy się momentami zachwycić, jeśli chodzi o jakość, to jak sobie zestawimy te dwie, powiedzmy, fazy tych dwóch meczów, to wydaje mi się, że wobec tej mizerii, jaka była, ulokowanie go w top 3 najlepszych piłkarzy po meczu nie jest jakąś fanaberią. Nie jest jakąś aberracją umysłową. Nie, no słuchaj, na koniec jest tęsknota za liczbami, jeśli chodzi o Piotra, prawda? I z tym jest troszeczkę problemu, muszę ci powiedzieć. I muszę ci powiedzieć, że na pewno cieszy się wielkim zaufaniem Jerzego Brzęczka, ale też tak było w drugiej części kadencji Adama Nawałki, bo przypomnę ci, że... Ale co to znaczy, że się cieszy zaufaniem? To znaczy, że gra na wyrok, że... Nie, absolutnie. Pozycję, mógłby w jego miejsce zagrać ktoś inny. Nie. Jedną taką ciekawą historię z tego meczu Polska-Łotwa na Stadionie Narodowym. Na tym meczu był jeden ze skautów jednego z największych tureckich klubów. Tak. I do tej pory nie miał okazji oglądać polskich piłkarzy na żywo. Jakby ten rynek, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o wschodnią i środkową, jest mu obcy. I generalnie jakby nie zna całego kontekstu polskiej piłki, polskiego środowiska, polskich dyskusji, jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy. Był absolutnie zachwycony Piotrkiem Zielińskim i kilkukrotnie pytał ludzi, obok których siedział, co to jest za chłopak, za ile go można kupić, ile mu trzeba zapłacić, żeby grał u nas. Więc jakby osoba, która jest totalnie spoza tego środowiska, nie ma w głowie wszystkich stereotypów, które my mamy nakładzione do głowy przez lata o Piotrku Zielińskim, tylko ma takie czyściutkie spojrzenie, zachwyciła się jego talentem na bazie tego meczu. To nie był wybitny występ Piotrka Zielińskiego. Chodzi o to, żeby ja nie chcę uchodzić za gościa, który będzie tutaj czegokolwiek bronił w kontekście tych dwóch meczów, bo wydaje mi się, że to były jedne z dwóch najsłabszych meczów za kadencji Jerzego Brzęczka tak naprawdę. Ten mecz z Austrią i z Łotwą. Natomiast mówienie, że Piotrek cieszy się zaufaniem trenera Brzęczka, to jest jakby udowadnianie tezy, że de facto nie zasługuje na skład, a gra, bo ma zaufanie trenera. A mi się wydaje, że absolutnie zasługuje na to, żeby grać w pierwszym składzie. Ba, uważam, że w kontekście eliminacji Mistrzostw Świata 2018 był to drugi po Robercie Lewandowski nasz najlepszy i najbardziej wartościowy piłkarz. Obejrzałem wszystkie mecze na żywo, obejrzałem wszystkie mecze z odtworzenia. Widziałem Piotrka wtedy we wszystkich treningach, widziałem Piotrka wtedy w 90% meczów, jakie zagrał w Napoli i wydaje mi się, że jest to jakaś w miarę niezła baza do tego, żeby sobie wyrobić opinię na ten temat. Natomiast my poruszamy się w takim kontekście, powiedziałbym, uwielbienia dla rywalizacji, efektywności, konkretów. My kochamy takich bohaterów, powiedziałbym, właśnie efektywnych, skutecznych. Na przykład kasus Krzysztofa Piątka jest tutaj świetnym dowodem na to, w jakich bohaterach się zakochujemy. A Piotrek jednak jest piłkarzem, którego, tak jak mówisz, kocha się, jak się kocha piłkę. Kocha się przez pryzmat tego, że jest artystą. I wydaje mi się, że wiele można Piotrkowi zarzucić, ale jest mnóstwo takich zagrań, w których prezentuje niezwykłą jakość. Przyjęcie piłki, prowadzenie piłki, dribbling, który chodzi, balans ciałem. No jednak wyrasta ponad pewien stereotyp polskiego piłkarza i dlatego wydaje mi się, że jest dość niesprawiedliwa narracja ogólnie, bo nie mówię, że to jest narracja prowadzona w jakichś mainstreamowych mediach, bo tam wiem, że też Marcin Feddek włączył się do dyskusji, co zupełnie nie piłem do Marcina, bo jakby znam jego rzeczowość i fachowość i analityczne oko. Że jest pewna narracja, zwłaszcza w mediach społecznościowych, która sprawia, że o Piotrku mówi się bardzo źle i w bardzo negatywnym świetle. I ja to odczuwam, bo nawet wrzucenie jakiegoś krótkiego tweeta, jakiegoś krótkiego wpisu dotyczącego tego, że dobrze zagrał nawet w meczu Napoli, generuje
dziesiątki, jeśli nie setki negatywnych, przysiąkniętych jadem wpisów. I to tak emocjonalnie mnie zabolało. Stwierdziłem, że ten chłopak na to nie zasłużył. I stąd wydaje mi się, ten wpis taka jest jego chyba geneza. Znaczy, bardzo dobrze. I muszę ci powiedzieć, że niestety nie powstrzymamy tak zwanego trollowania, hejtowania i takiej negacji często dla samej negacji. Ale dobrze, że się czasami medialnie temu przeciwstawiamy. Ty to zrobiłeś w dzisiejszym wpisie. Muszę ci powiedzieć, że jak skończysz już kręcić food trucka i kolejną edycję prosto w szczenę, to zrobisz wykształcenie prawnicze i będziesz znakomitym adwokatem, bo rzeczywiście tutaj bardzo logiczny wywód w wielu aspektach. Wiesz co? Nie, natomiast jedną rzecz... Nie muszę być też do końca adwokatem, bo tylko ci rozwinę ten wątek meczu, bo sam się zgodzisz i powiedziałeś, że uważasz, że z Austrią był jednym z najmniejszych... Absolutnie. Moim zdaniem do zejścia... Ja mam większe wrażenie, wiesz co, jeszcze ci powiem, bo będąc... Ty byłeś w Wiedniu na meczu? Nie byłem w Wiedniu na meczu, ale obejrzałem sobie ten mecz dwa razy. Ty jesteś zaciętą bestią i brawo. Natomiast ja ci powiem, moja impresja z trybun Erzhappelstadion. Wiesz, tam polowano na Zielińskiego. Moim zdaniem Dragowicz to był po prostu gość, który chciał gościa zabić, wiesz, po piłkarsku, tak? On chciał go po prostu zdewastować, on go chciał powalić i jemu się to w końcu udało. Ten atak w biodro Piotra, gdzie on po prostu pofrunął w powietrzu i nieszczęśliwie upadł, to był absolutnie zamierzony atak obrońcy austriackiego, który wiedział, jakie zagrożenie grozi ze strony Piotra. I to jest jakby takie wydarzenie. Ale to było, wiesz co, w ogóle z premedytacją, wiesz, to było takie polowanie pod tytułem a ja go po prostu skasuję. Natomiast druga sprawa. Tutaj widziałem różne tweety w trakcie dzisiejszego dnia i tak się sam nad różnymi sprawami zastanawiam. Cały artyzm Piotra pozwoli nam wygrać jeszcze nie jeden mecz w reprezentacji. To jestem o tym przekonany. Natomiast pytanie jest o pozycję Piotra, bo ja obserwując wiele meczów Napoli, pewnie oglądasz jeszcze więcej ode mnie, ale staram się oglądać prawie każdy mecz Napoli, doceniam to, co on robi z lewej strony pomocy i w ogóle nie zgadzam się, że on gra na lewym skrzydle. To jest lewy pomocnik. To nie jest... Wiesz co, pozycja jest coś takiego, co ja bardzo sobie cenię, jeśli chodzi o analizowanie pozycji poszczególnych graczy. To jaka jest wyjściowa pozycja gracza, nie ma praktycznie żadnego znaczenia w kontekście tego, co się dzieje później na boisku. Jest coś takiego jak średnia pozycja gracza. To jest taka statystyka, którą można znaleźć na wielu portalach takich analitycznych tuż po meczach i pokazuje tak na dobrą sprawę, w jakich sektorach piłkarz się porusza, w jakich się przemieszcza. Natomiast trzeba też spojrzeć troszeczkę szerzej na kontekst Napoli i zwrócić uwagę na fakt, że Piotrek jest tam jakimś tam tybikiem w tej całej machinie. Natomiast z punktu widzenia kibica reprezentacji od wielu lat uważa się, że Piotrek powinien być takim liderem z krwi i kości, gościem, który będzie ciągnął tę drużynę. Wydaje mi się, że Piotrek trochę jakby cierpi na tej narracji, bo to nie jest urodzony lider, gość, który w pojedynkę weźmie za habety drużynę i ją pociągnie do sukcesu. To jest znakomity piłkarz, który jest częścią większej całości. Ja też wszedłem tam w polemikę z Marcinem Fetkiem, ale nie miałem już czasu, bo tak jak pisałem, wsiadłem do samochodu, bo jechaliśmy do Grodziska Wielkopolskiego na zgrupowaniu U21. Nie miałem czasu już tego rozwijać, a Piotrek mówi, że ktoś go przygotowywał do roli lidera. Ale mi się wydaje, że nie można wymagać od piłkarza czegoś, czego nie ma. No ja na przykład nie startuję w zawodach kulturystycznych, bo wiem, że niespecjalnie mam do tego predyspozycję. Natomiast Piotrek jest piłkarzem, który jest znakomity i może nam pomóc bardzo dużo, jeśli chodzi o sposób kreowania akcji, tempo kreowania akcji i tak dalej, ale nigdy nie będzie gościem, którego sobie my wyobraziliśmy, że którym my sobie wyobraziliśmy, że będzie, a więc będzie gościem, który weźmie piłkę, okiwa czterech gości i strzeli bramkę, zaliczy asystę. Jest to innego rodzaju piłkarz, natomiast wydaje mi się, że boli mnie to, że on jest niedoceniany, ponieważ taki piłkarz w Polsce to jest absolutny ewenement. Kiedyś Łukasz Piszczek powiedział mi, że słuchaj, szczerze ci powiem, że na tę kadrę tyle lat nie trenowałem z takim piłkarzem. To jest coś niesamowitego. Ja akurat jestem, tak jak powiedziałeś na wstępie, wielkim fanem jego talentu. I nie ukrywam tego, wszyscy jesteśmy subiektywni w naszych opiniach, bo w piłce po prostu wiele opinii dyktują emocje. Czasem są to emocje pozytywne, czasem są to negatywne. Stąd takie rozstrzały nieraz w notach, nieraz w takich, powiedziałbym, takich polemikach. Natomiast wydaje mi się, że kto kocha piłkę i lubi się zachwycać małymi rzeczami, drobnymi rzeczami, takimi jak
kierunkowe przyjęcie piłki, takimi jak gra obu nogami na tym samym poziomie, takimi jak ten czop, który Piotrek robi w taki efektowny sposób, takimi jak balans ciałem, to wydaje mi się, że Piotrkiem się nie sposób nie zachwycić. I ja w takim meczu, w którym jest duża mizeria piłkarska i nie ma w ogromnej większości czasu momentu, w którym się możesz czymś zachwycić, to ja sobie wtedy patrzę na Piotrka i mi się oczy cieszą, nie? Jakby ja sobie tak konsumuję piłkę. I to jest oczywiście subiektywne, to być może nie jest analityczne, to być może nie jest fachowe, nie wiem, ale ja w taki sposób to po prostu robię. Bardzo dobrze, słuchaj, wiesz, że właśnie o to chodzi w futbolu, żeby nim się cieszyć, a część ludzi po prostu, czy futbol, czy inne dziedziny życia praktykuje po to, żeby się zamartwiać, albo dołować, albo innych dołować, no z nimi sobie nie poradzimy. Natomiast przy całym tym spojrzeniu na Piotrka, to ja ci muszę powiedzieć, że ja mimo wszystko spodziewam się, to jest moje spojrzenie oczywiście, wiesz, że ten chłopak za chwilę jeszcze dojrzeje, on nie będzie urodzonym liderem, bo to nie jest urodzony lider, to będzie lider na boisku, a nie poza murawą i to się chyba nie zmieni, ty obcowałeś z nim dużo więcej niż ja, ale ja z nim kilka razy rozmawiałem też w życiu i widzę, jest to chłopak, który nie jest takim, wiesz, człowiekiem, który jakby integruje ludzi wokół siebie, prawda? Wiesz, o co chodzi, nie? Natomiast na boisku przyjdzie taki moment, że on dzięki tym walorom, o którym mówisz, które ja opisuję krócej, artysta futbolu, on będzie miał jeszcze większy wpływ, będzie miał jeszcze lepsze liczby. Ta bramka, którą strzelił z Koreą, fenomenalne uderzenie zza linii pola karnego, pod poprzeczkę, w trudnym momencie, gdzie Koreańczycy wyrównali na 2-2, to on takie bramki będzie strzelał częściej. Jemu będzie siedzieć. Zgadzam się z tym, natomiast jeszcze jeden króciutki wstręt w kontekście tego meczu z Łotwą i mówisz o liczbach. Piotrek Zieliński, 77% celnych podań, 5 kluczowych podań, 9 na 12 wygranych pojedynków, 2 straty, 1 odbiór, 2 strzały, oba niecelne, ten jeden z lewej nogi był całkiem blisko i 5 na 6 udanych driblingów. No to jak mówimy o gościu, który jest, cytuję, beznadziejny, nie nadaje się do niczego, gra tak naprawdę na kredycie zaufania i tak dalej, no to chyba całkiem nieźle. Zwłaszcza w obliczu i kontekście tego meczu, bo my, ktoś na przykład ocenia Piotrka Zielińskiego i mówi, tu w zasadzie dobrze, tu nieźle, tu bardzo dobrze, tu słabo, tu dobrze, tu nieźle, tu bardzo dobrze, ale w zasadzie wymagamy od niego więcej. No, ale jakby oceniajmy go nie w kontekście tego, czego od niego wymagamy, tylko w kontekście sytuacji, w której się znajduje, a więc w kontekście meczu i w kontekście postawy innych piłkarzy. Oczywiście. I dlatego uważam, że był w top 3, jeśli chodzi o ten mecz. Możemy się spierać. Zgadzam się z tym, bo potem też jakby wszedłem w taką głębszą, bardziej analityczną dyskusję, że lewy w kontekście tego dwóch meczu to była postać numer jeden. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten mecz z Łotwą na Narodowym, no to on tchnął takiego nowego ducha. On się pokazał właśnie z perspektywy takiego kapitana i lidera. Natomiast pewnie się zgodzimy, że pewnym punktem był Wojtek Szczęsny, co niestety nie wystawia nam najlepszego świadectwa po tych dwóch meczach. I dla mnie Piotrek Zieliński. No. I jakby tu sobie możemy dyskutować, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś opinia. No wiesz, ja bym go w trójce nie umieścił, bo powiem ci tak, według indeksu Instata najlepszym polskim piłkarzem w Wiedniu był Kamil Glik i w tym drugim meczu też ten Glik ratujący przy 0-0 w Ślizgiem. Okej, czy umieszczasz Kamila w top 3, ale Zielka umieszczasz w top 4, no. Okej, natomiast spodziewam się, że będą takie mecze i to w tych eliminacjach, że ten Zielek zagra prostopadą piłkę, która da bramkę, trzepnie bramkę, wiesz o co chodzi. Jednak ja też spojrzałem, zadziwił mnie Wichniar i to muszę ci powiedzieć, że aż sam byłem zdziwiony, że miałem świadomość kilku bramek Piotrka Zielińskiego w Serie A i kilku asyst w tym sezonie. A Wichniar palnął na antenie Cafe Football o poranku w niedzielę, że no Wichniar, wiesz, ma ten przód, że tam cały czas wysyłany jest do Neapolu albo jeździ za Neapolem na mecze czy Champions League, czy Ligi Europy. I mówi tak, on nie ma żadnej asysty na razie w Neapolu. I rzeczywiście spojrzałem, aż po prostu nie mogłem w to uwierzyć, ale liczba asyst, tych bezpośrednich asyst, wiesz, nie tych tworzących akcje, prawda, udział w akcji tych drugiego stopnia, jak to nazywają, jest zero. To jest przedziwne przy jego klasie piłkarskiej, przy tym artyzmie, który ma. Tak, wiesz co, na to, jak sobie oglądasz mecze Napoli, to i są
sobie zwrócisz uwagę na fakt, ile asyst mógłby mieć, to jest inna sprawa, niestety to nie jest nigdy liczone w żadnych statystykach. Tak na dobrą sprawę strzelił 4 bramki w Serie A i 1 w Lidze Europa. Wydaje mi się, że mógł strzelić razy 3, jakby wykorzystał wszystkie patelnie, które miał. I jakby się troszeczkę lepiej ta sytuacja poukładała, strzelał często w słupki, w poprzeczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście, no to jest coś, czego nie ma, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia ze słabym piłkarzem, bo jeśli jesteśmy w statystykach i liczbach, to jest gość, który gra nawet więcej od Kalidu Koulibaly'ego na tym. O czym świadczy moim zdaniem. Oczywiście. Oczywiście. Nie, no powiem Ci, widziałem go na tle Juventusu, no muszę Ci powiedzieć, że do dzisiaj tam chyba pozdrawia ten słupek nasz kolega, Twój przyjaciel Wojtek Szczęsny po tej armacie Ziela. W ogóle Zielu strzelający w meczu z Juventusem 8 razy na bramkę Bianconeri, to też robi wrażenie. Szkoda, że tak te 2 strzały albo 3 nie wpadły, bo to rzeczywiście wtedy i wtedy by było w Polsce o, wow! Tu ktoś do nas pisze na czacie, Dawid Solarz bodaj, miejcie jaja, skrytykujcie Zielińskiego. Nie, właśnie my mamy jaja i chcemy uświadomić pewne rzeczy. Prawda futbolu nie polega na tym, żeby przyłączać się właśnie do hejtowania, do trollowania i do wygłupiania się na temat poszczególnych piłkarzy, tylko chcemy przeanalizować, jaka jest skala talentu tego piłkarza, jaki jest wpływ na konkretny mecz, no bo odnosimy się do 2 ostatnich meczów z Austrią i Łotwą i do zarysowania też ewentualnych możliwości. Na sam koniec zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Czy zgodziłbyś się z tezą, którą ja tu stawiałem bardzo wyraźnie w sobotę na kanale, czy w niedzielę w Cafe Football, Mati się łapał za głowę, żeby przejść na trójkę obrońców, wahadła i 2 szóstki, czy 6-8 i Zieliński za 2 napastników? Nie, nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, bo wiem, jak wyglądało implementowanie tego systemu przy okazji kadencji trenera Nawalki, wiem, jak trudny to jest system, wiem, ile czasu wymaga jakby wyrobienie sobie pewnego rodzaju automatyzmu w grze defensywnej, bo to jest kompletnie inne granie dla środkowych obrońców. I wiem, że jeśli mówimy o tym, że kadra nie ma stylu, bo ciężko ten styl tak naprawdę w tak krótkim czasie wygenerować, mając piłkarzy niezłej jakości, ale w wielu przypadkach nie topowej jakości, to wydaje mi się, że kompletnie nielogiczne byłaby kolejna próba implementowania nowego systemu. Dla stoperów jest to kompletnie inna gra i powie ci to każdy piłkarz, który grał w trójce i w czwórce. Ja wiem, że Kamil Glik grał w trójce w Torino, później grał w czwórce w Monaco, że w międzyczasie, kiedy grał trójką w Torino, to grał czwórką w reprezentacji Polski, potrafił się przedstawić, że Thiago Cionek grał w trójce obrońców i gra cały czas, że Jan Bednarek gra w trójce obrońców, ale to jest kompletnie inne granie. Nie jestem absolutnie zwolennikiem tego systemu. Uważam, że powinniśmy dopieszczać albo próbować dopieszczać rzeczy, które wychodzą nam w miarę nieźle. I raczej jestem tutaj Team Borek niż Team Romek. No trudno. No trudno. Wiesz, ja mam absolutne przekonanie, że możliwości tej drużyny, w szczególności w ofensywie, by były dużo bardziej znaczące i w tej grupie też bym się nie bał poszczególnych rywali, nawet Izraela, który no, strzelił 4 bramki Austrii, nie mówiąc o Macedonii Północnej czy Słowenii, że my moglibyśmy przy tym moim systemie, moim, mówisz, testowanym przez Nawałkę, ale no, dłuższa historia, musielibyśmy się tu rozgadać. Chodzi mi o to, że te możliwości jakby przejęcia inicjatywy w meczu w oparciu o 2 napastników, o Zielińskiego, o wahadłowych piłkarzy, prawdopodobnie to my byśmy mogli podyktować warunki gry. No takie jest moje myślenie, no rozumiem, że nie zgadzasz się z nim. Nie zgadzam się, bo też odbyłem wiele rozmów na temat tych systemów z piłkarzami i wiem jak na koniec był to nietrafiony pomysł w kontekście wielu rzeczy. Mi się wydaje, że największą krzywdę w całym tym systemie zrobił nam fakt, że ten mecz ostatni z Litwą zagraliśmy w tym systemie i to był system wtedy na wskroś ofensywny i wychodziło nam tam bardzo dużo rzeczy, ale nie wzięliśmy tu uwagę znów kontekstu, a kontekst tego meczu był taki, że Litwa była na 2-tygodniowych wakacjach mocno zakrapianych alkoholem i do Warszawy przyjechali goście, którzy byli cieniami samych siebie i fizycznie wyglądali katastrofalnie, a my byliśmy w fazie takich już finalnych przygotowań i na takiej żyle ten mecz zagraliśmy i rzeczywiście wtedy te wahadła w ofensywie funkcjonowały bardzo dobrze, ale to była po prostu gra treningowa
ustawienie z trójką obrońców, no to, wysoko wręczymi wahadłowymi, ale to nie był żaden kontekst poważnego... Wiśnia, muszę ci przypomnieć, dobrze przyjąłem twój wywód na temat Łotwy, ale muszę ci przypomnieć, że z Senegalem w Moskwie zaczęliśmy w innym systemie. Tak, a potem przeszliśmy na trójkę obrońców. No ale w drugiej połowie dopiero, także wiesz... To motanie się między systemami to też było coś w trakcie najważniejszego meczu na mundialu otwierającego, to też był jeden z absolutnych błędów, jeśli chodzi o kadencję Nawałki, czy dopełnienie tej kadencji trenera Nawałki, którego obaj cenimy. Jak graliśmy czwórką i graliśmy nieźle, to jak coś robisz nieźle, to trenuj więcej, będziesz to robił lepiej. Jest taka szansa. Słuchaj, mój apel o trzech obrońców jest prawdopodobnie skazany na pożarcie przez selekcjonera, bo to nie chodzi o medialność, bo sam selekcjoner to określał. Natomiast mi się wydaje, że w tym systemie Piotrek będzie zmuszony do gry albo z jedną szóstką, w tym systemie, który aktualnie mówisz, czyli 1-4-4-2, w tym systemie będzie zmuszony do gry albo na lewej stronie pomocy, albo będzie do gry z jedną szóstką, rozumiesz? No ósemką tak naprawdę, bo szóstką jest Grzesiek Krywy i wtedy on gra troszeczkę wyżej. Tak na dobrze. Czyli będziesz miał szóstkę, ósemkę Zieliński, czyli dwóch piłkarzy w środku pola, to troszeczkę, wiesz, bo my w Bolonii, w pierwszym meczu kadencji trenera Brzęczka, a także w meczach w Gdańsku i Guimaraes, zagraliśmy na jednego napastnika, ale przy dzisiejszym mocy naszych napastników, no my nie możemy grać w systemie 1-4-2-3-1, 1-4-2-3-1, gdzie Zielu ma dziesiątkę, a dwóch piłkarzy operuje za nim szóstka, ósemka. Zaginął nam po tym stwierdzeniu. Łukasz nam zaginął, ale spróbujemy go odzyskać. Wiesz co, coś mi się... Zaginęłeś po moim stwierdzeniu o systemie 1-4-2-3-1, który też był testowany w kadencji Jerzego Brzęczka i chciałem ci przypomnieć, że od tego czasu testowania no my mamy moc napastników i trochę trudno nam grać systemem 1-4-2-3-1 z jednym jedynym napastnikiem, byłby nim tylko Robert Lewandowski. Tak, zwłaszcza, że powiedzmy po tych dwóch meczach też mamy pewien taki materiał do analizy, który podpowiada nam, że współpraca Roberta z Krzyśkiem Piotkiem wcale może nie być taka zła, jakby się mogło wydawać na początku, że Robert jakby też będzie potrafił z nim pracować. Mi się wydaje, że Robert powinien sobie z Krzyśka Piątka zrobić taką postać, jaką sobie Leo Messi zrobił z Luisa Suareza, takiego swojego żołnierza, który będzie dla niego pracował i od czasu do czasu dostanie nagrodę w postaci choćby takiego prostopadłego podania, jakie dostał w Wiedniu i miał sytuację sam na sam. Więc wydaje mi się, że to ma jakiś potencjał. No i nie zapominamy o Arku Miliku, który oczywiście zagrał bardzo słabo z Austrią. W meczu wyglądał mniej więcej podobnie jak w pierwszej połowie spotkania z Senegalem na Mistrzostwach Świata. Natomiast no jeszcze te eliminacje są długie i wydaje mi się, że jeszcze jakby ta chemia między tymi dwoma zawodnikami się może przydać. Dlatego tak ciężko myśleć o utracie tego potencjału i możliwości grania dwójką napastników. No a Zielek tak naprawdę wczoraj, kiedy wszedł Kuba Błaszczykowski, kiedy zszedł do środka pola, grał właśnie taką ósemkę, był bardzo aktywny, był pod grą, chciał tę piłkę, brał ją na siebie, starał się ją dostarczać do Roberta Lewandowskiego. Coś tam się działo. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, nie był to wybitny występ Piotrka, ale wcale nie uważam, że był tak słaby, jak twierdzi wielu. Słuchaj, zgadzam się z tobą co do tej roli na ósemce w meczu z Łotwą, natomiast chciałem ci powiedzieć, że no, będą nam się zdarzały dużo mocniejsi rywale i wtedy ten środek pola szóstka i ósemka i na ósemce Zielu to być może też może być problem. To wtedy, jak nam się będą zdarzali mocniejsi rywale, to my będziemy robić to, co lubimy najbardziej. Podwójna garda, niski pressing i konterka. No, jak wtedy się czujemy jak ryba w wodzie. Łukaszu, Food Truck podróżuje po Polsce i tak, świecie, także to jest mój ulubiony kanał na YouTube, rozumiesz? Ja jak mam wolną chwilę, to mówię, co oni tam znowuż nakręcili, w jakim miejscu tej planety? Także zachęcamy bardzo serdecznie do subskrybowania i jesteśmy w Grodzisku, teraz robimy materiał tutaj z chłopakami z U21, a także z Czesiem Michniewiczem, więc będzie trochę do oglądania już w najbliższą środę. No i mamy trochę planów jeszcze pojeździć po Europie, wybieramy się do Kijowa, Liverpoolu, Glasgow, także naprawdę jest dużo się dzieje. Grubo jedziecie, grubo. A powiedz mi, w najbliższą środę, czyli pojutrze. Tak. To wy szybko działacie, bardzo mi się to podoba. To w środę
śledzę, co wy tam nakręciliście w tym Grodzisku. Dobra, dzięki wielkie. Wiśnia, bardzo dziękuję za to łączenie. Futbolu. Muszę ci powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz w kontekście twojego wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym po meczu Austria-Polska. To przeszło trochę bez echa i niezauważone, ale Wojtek wypowiedział absolutnie kluczową kwestię w kontekście rywalizacji na pozycji bramkarza. Powiedział, że Łukasz Fabiański w 100% zasłużył sobie. Tak, to było piękne zdanie. Między słupkami, tak. Ale jego problem polega na tym, że Wojtek dokładnie tak samo. I to jest najlepsze zdanie, jakie wypowiedziano o tej rywalizacji. To tak chciałem tylko tytułem zakończenia, że naprawdę ta rozmowa była bardzo wartościowa. Wielka przyjemność była porozmawiania z Kamilem. Włączył się do tej rozmowy Wojtek Szczęsny, także bardzo treściwie, bardzo konkretnie się wypowiedział i absolutnie prawdziwie. Też się zgadzam. Fajnie, że tą puentę wychwyciłeś. Bardzo dziękuję, Łukaszu. Pozdrawiam. Trzymajcie cię, ściskam. Się, pozdrawiam pasjonatów. Hej, hej. Dzięki. Z Łukaszem sama przyjemność rozmawiania, natomiast słuchajcie, ja tutaj jestem lekko spóźniony, ale mam nadzieję, że zastanę w drodze menedżera, który wyjaśni nam sprawę Arkadiusza Recy. Sprawa Arkadiusza Recy jest dyskutowana od wczoraj w studiu TVP. Czy TVP Sport, nie wiem, Maciej Szczęsny powiedział, że pojawiła się informacja na Twitterze dotycząca klauzuli w kontrakcie. D nazwał tę informację prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Jeśli chodzi o Wisłę Płock, ona wydała oficjalne oświadczenie, że jakakolwiek suma jeszcze nie przysługuje Wiśle Płock od Atalanty Bergamo w związku z występami w reprezentacji Arkadiusza Recy. Natomiast porozmawiajmy z menedżerem, który zna te kontrakty. Spróbujmy rzeczywiście wyjaśnić do spodu tę kwestię. Marcin? Halo? Coś mamy, problemy techniczne, to się zdarza. Jeszcze raz spróbujemy, może będzie... Jest! Halo? Jest z nami Marcin Kubacki, witam Cię Marcinie, Prawda Futbolu, jesteśmy na live'ie. Ja już tutaj przedstawiłem kontekst informacji dotyczącej Arkadiusza Recy i tego, co znalazło się w mediach. Dobrze, że się połączyłeś z nami, bo jak rozumiem, możesz do spodu wyjaśnić tę informację. Dobry wieczór. Chodzi o tą słynną klauzulę, tak? Tak jest. Maciej Szczęsny w telewizji powiedział, że taka klauzula jest, że taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych. Co ty na to? To znaczy ja jako osoba, która przeprowadzała ten transfer do Atalanty, nie widziałem żadnego takiego zapisu, który by świadczył o tym, że Wisła Płock miałaby dostać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu rozegranych meczów Arka w reprezentacji. Jasne, czyli po prostu nie ma takiego zapisu, a on jest mimo wszystko eksponowany w mediach. To znaczy zapisy o bonusach są, ale tylko i wyłącznie w przypadku konkretnych ilości rozegranych meczów Arka w Atalancie. No i to jest konkret i jakby ten kontrakt kiedykolwiek wypłynął, to nie masz wątpliwości, że na pewno nie wypłynie zapis dotyczący meczów reprezentacji. Absolutnie nie. Absolutnie nie. No i to jest jasne postawienie sprawy. Marcinie... Przepraszam, że ci wejdę słowo, Roman. Ja chciałbym zapytać pana Szczęsnego, skąd on ma takie informacje? Chyba się powoływał na media społecznościowe, na Twittera, nie wiem na co. Dobrze. To wystarczy. Mhm. A powiedz mi, no bo ja rozumiem, że ta informacja, no ona jest bardzo taka... od razu powoduje taki kwas wokół reprezentacji, wokół osoby samego selekcjonera. Prezes Boniek nazwał tę informację, no nie będę cytował dosłownie, ale z D wziętą, no po prostu powoduje coś takiego, że człowiek się zastanawia, czym się kieruje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Ja wczoraj wieczorem, w nocy już na kanale Prawda Futbolu powiedziałem, że Brzęczek byłby szalony, gdyby brał jakikolwiek zapis w kontrakcie pomiędzy Atalantą Bergamo a Wisłą Płock na temat Arkadiusza Lecy, że bardziej, i to mówię z przekonaniem, wczoraj to powiedziałem, że zbudował tego chłopaka w klubie, ma przekonanie do niego na pozycji lewego obrońcy, też w kontekście reprezentacji, że ten chłopak może mu załatwić
na jakiś czas, a może na lata pozycję lewego obrońcy przy jego predyspozycjach, naturalnej lewej nodze. Ja, krytykując wczoraj występ Arka w różnych aspektach, doceniam jego lewą nogę, udział w bramce na 1-0, ba, wywalczył rzut rożny, który przyniósł nam bramkę na 2-0. Zgadzam się, na pewno można się przyczepić do tego, że Arek dzisiaj nie gra w klubie, tak? Że ma tych minut bardzo mało. Natomiast wczorajszy występ, który pokazał, że jaki potencjał ma ten chłopak i doprowadził tak naprawdę do asysty na 1-0. Też nie wiadomo, jak ten mecz by się skończył, gdyby tej asysty nie było. To trzeba powiedzieć, że Jurek Brzęczek miał rację, powołując Arka. Akurat, słuchajcie, no, sytuacja była taka, że zachorował Bereszyński, tak, zachorowało kilku innych chłopców. Arek musiał wystąpić w tym spotkaniu. Można go krytykować za błędne podania, czy błędy, które... Ale powiedzcie mi, podajcie mi jedno nazwisko z polskiej reprezentacji, który wczoraj we wczorajszym meczu tych błędów nie popełniał. No chyba najbardziej targał Robert Lewandowski, wielką rolę odegrał Kamil Glik, Szczęsny też bronił przyzwoicie. No nie było to aż tak. Nie, ale pytanie tylko, czy ci chłopcy... Nie, no błędy każdy popełnił, no jasne. Dokładnie, jasne. Także nie, my Polacy lubimy zawsze krytykować. My dzisiaj występujemy w roli faworyta w tej grupie i my dzisiaj, każdy od nas oczekuje, że my te mecze będziemy wygrywać. W pięknym stylu. Natomiast naprawdę... W statystykach potem nie jest opisywany styl, tylko ile punktów zdobyliśmy i czy my pojedziemy na to euro. Dzisiaj mamy 2 mecze, 6 punktów i cieszmy się tym, co osiągnęliśmy, czy chłopcy osiągnęli. Jasne. Nie, słuchaj, ja punkty doceniam, sam się cieszyłem jak dziecko po obu meczach, co nie znaczy, że jako dziennikarz czy kibic polskiego futbolu nie zadaję sobie pytań, czy ten styl nie należy poprawić, czy nie należy pomyśleć o personaliach. Zawsze powoływanie piłkarza niegrającego w klubie no będzie wzbudzało emocje, czy tym selekcjonerem będzie Fornalik, Nawałka czy Brzęczek. I zdarzało się to wszystkim tym selekcjonerom, Smudzie, Fornalikowi, Nawałce i Brzęczkowi. Oczywiście piłkarz niegrający albo grający tak ekstremalnie mało jak Arek Reca, no wzbudza emocje, prawda? Ty sam jako menedżer mówisz sobie, no coś musimy z tym zrobić, prawda? Oczywiście, że tak. Do czerwca nie możemy nic zrobić, no bo okno transferowe dopiero się zaczyna w lipcu, ale jeżeli ta sytuacja Arka się w Bergamo nie zmieni, to będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniem. W interesie jakby polskiej piłki, tak, i samego Arka, na pewno dla niego najlepszym rozwiązaniem byłoby przejście do klubu, gdzie będzie występował, chyba że w Atalancie zmieni się coś dla niego na plus. Jasne. A powiedz mi, czy dzisiejszej perspektywy, jak no w ogóle suma za utalentowanego, ale nauczonego tej lewej obrony w trakcie tamtego sezonu, prawda, przestawiony chyba w końcu września przez trenera Brzęczka w barwach Wisły Płock na pozycję lewego obrońcy, radził sobie bardzo dobrze w oparciu o dynamikę, naturalną lewą nogę, dość silny fizycznie to zawodnik i wypromowany od razu z polskiej ligi za 4 miliony euro, no to naprawdę była suma ocennego, która robiła wrażenie, jeśli chodzi o piłkarza Wisły Płock. Powiem tak, nie był to przypadkowy transfer. Arek Reca był oglądany przez 7 lub 8 osób z klubu Atalanty. Był oglądany przez cały sezon praktycznie. Na samym końcu trener dostał cały materiał przygotowany przez departament scoutingu, jak i dyrektorów sportowych Atalanty. I to trener podjął decyzję, że dokładnie takiego zawodnika potrzebuje. I dlatego też była taka kwota wysoka, ponieważ Gasperini, jeżeli on już sobie upatrzy zawodnika i wskaże prezydentowi, że on chce go mieć, to prezydent zrobi wszystko, aby takiego zawodnika pozyskać. Jasne. Czyli... Oczywiście też inne kluby, które się interesowały Arkiem, doprowadziły może do tego, że ta kwota nawet z takiego małego klubu jak Wisła Płock była jak na ich warunki bardzo wysoka.
No tak, dość powiedzieć, że w tym momencie był też transferowany z Polski do Włoch Krzysztof Piątek i ta kwota chyba sięgała 4,5 miliona euro, więc bardzo dużej różnicy nie było w tym momencie. Krzysztof Piątek z Krakowi do Genui 4,5 miliona, Arkadiusz Reca z Wisły Płock do Atalanty Bergamo 4 miliony. Rozmawiamy, pytacie na czacie, jeszcze raz przypominam, Marcin Kubacki, menedżer Arkadiusza Recy, człowiek bardzo konkretny, więc dopytam cię o konkrety z tego sezonu. Jak patrzysz, Gasperini go chce, na pewno widzi potencjał, tak jak mówisz, obserwowany 7-8 razy w trakcie sezonu. Nie, przez 7-8 osób. 7-8 osób. Przez cały sezon. A, czyli obserwowany wielokrotnie więcej, tylko przez 7-8 osób. Dobrze. Dokładnie tak. To w tym momencie cię dopytam, dlaczego Gasperini w trakcie tego sezonu tak mało korzysta z Arka? Wiesz co, na pewno olbrzymim problemem Arka był język. Na pewno dzisiaj wiele osób zarzuca Arkowi, dlaczego się wcześniej nie uczył i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest złączone razem, tak? Wiadomo, że troszeczkę zawalił Arek, natomiast też ma dużą konkurencję na wahadle, tak? Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie grają bardzo dobrzy zawodnicy. I oczywiście my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten pierwszy sezon dla niego będzie bardzo, bardzo ciężki. Ryzyko było ogromne, że będzie bardzo mało grał. Natomiast to, co on dzisiaj się nauczył, czy dalej się uczył Gasperiniego, myślę, że takich, wielu takich możliwości nawet w tej włoskiej lidze by nie dostał. No wiesz, tak? Jest to absolutnie wybitny trener, który wykreował niesamowicie wielu utalentowanych piłkarzy we Włoszech w ostatnich latach. Zgadzam się z tobą. Pytanie jest, czy nie należało zimą poszukać klubu na wypożyczenie pół roku? Znaczy, był temat Frosinone, który naprawdę braliśmy pod uwagę i zastanawialiśmy się też, czy to nie byłoby lepsze. Też pod kątem właśnie gry w reprezentacji. Natomiast Gasperini powiedział klarownie Arkowi, że on na niego liczy i wie, że on by chciał więcej grać, natomiast oni już go na tyle poznali i chcieli go mieć blisko siebie, żeby on dalej mógł się uczyć. To tak naprawdę dzisiaj, Roman, przy nowoczesnym futbolu, gdzie bardzo coraz więcej drużyn używa tego systemu z tymi wahadłowymi, to dla Arka jakby móc nauczyć się grania w dwóch systemach, to znaczy w czwórce z tyłu lub tego wahadłowego, to jest na wagę złota. On, jeżeli to już będzie potrafił pokazać na boisku, tak, w tych dwóch systemach, o których wspomniałem wcześniej, to on by, obojętny u jakiego trenera i w jakim ustawieniu na przyszłość, będzie wychodził na boisko i będzie rozgrywał swoje mecze. I z tym potencjałem, który mam, wierzę, jestem głęboko przekonany, że tak będzie. Natomiast mówię, ten pierwszy rok dzisiaj, znaczy w tym sezonie, tak, jest bardzo trudny dla niego i mam nadzieję, że przyniesie to korzyści w przyszłości. Jasne. To myślę, że wyjaśniliśmy sprawę klauzuli. No, ona wzbudziła wczoraj niesamowite emocje wieczorową porą. Wróciliśmy też do piłkarza, który, powiedzmy sobie szczerze, na kanale Prawda Futbolu jest talentem, jest być może rozwiązaniem na lewej stronie defensywy na lata. Pytanie jest o to, czy będzie regularnie grał w klubie i jak będzie się rozwijał. No ja też gdzieś tam patrzę sobie na Gasperiniego i tak myślę, no jeśli on zacznie grać u Gasperiniego, to naprawdę duża rzecz może być. Pytanie, kiedy zacznie i czy rzeczywiście zacznie? Dokładnie tak. Tego jesteśmy też bardzo ciekawi. Słuchaj, czy ty jako menedżer będziesz rozmawiał bezpośrednio z trenerem na koniec sezonu, w perspektywie kolejnego sezonu? Wiesz co, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ponieważ dochodzą z mnie słuchy, że Gasperini jest jednym z trzech kandydatów do objęcia stanowiska w AS Roma. Różnie to może się potoczyć, także musimy być cierpliwi, musimy zobaczyć, jak to wszystko się będzie rozwijało też w Atalancie, czy czasami nie przyjdzie nowy trener, może będzie grał z czwórką z tyłu, także wszystko będzie miało ogromne znaczenie. Jasne. Czyli jeszcze jest czas, żeby podjąć decyzję, czy rzeczywiście konkretnie rozmawiać z tym trenerem, czy być może z innym, czy... Tak jest. Marcinie, bardzo dziękuję za konkretną rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś dłużej zagościsz na kanale, opowiemy o twojej pracy. Także, no i co, no ściskamy kciuki, żeby ten Arek jeszcze złapał troszeczkę, nawet nie troszeczkę, a trochę więcej minut, no bo w czerwcu kolejne dwa mecze reprezentacji.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Do widzenia. Cześć Roman. Cześć. Był z nami Marcin Kubacki, menedżer Arkadiusza Recy, kanał Prawda Futbolu. Bardzo ciekawe tu wpisy na czacie. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wpisy na czacie, to bardzo mi się podoba, że większość społeczności Prawdy Futbolu pisze konkretnie. Tu jest właśnie, my nie jesteśmy kanałem, który polega na gnojeniu, ktoś napisał. My jesteśmy kanałem, który chce fachowo analizować każdy kontekst. Ten związany z taktyką, artyzmem, problemami Piotrka Zielińskiego, ten związany z rozwojem takiego piłkarza jak Arkadiusz Reca, ale także informacją, która się pojawia, jeśli chodzi o jego zapisy w kontrakcie. Menedżer jednoznacznie określił na kanale Marcin Kubacki, że nie ma zapisu dotyczącego meczów w reprezentacji i w związku z tym jakby konsekwencji finansowej na linii Atalanta, Bergamo, Wisła, Płock. Tak więc tę sprawę wyjaśniliśmy. Słuchajcie, 46. minuta się rozpoczęła, więc ja na koniec chciałem Wam tylko bardzo serdecznie podziękować. Społeczność Prawdy Futbolu, minął rok. Założyliśmy kanał początek marca, regularne nadawanie w końcu marca przy okazji meczów reprezentacji Polski z Nigerią, a także Koreą. Ta społeczność to dzisiaj 77 tysięcy subskrypcji. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Pasjonatki, pasjonaci, dla Was to robimy, dla siebie, bo sprawia nam to frajdę. Miałem dzisiaj przesympatyczne spotkanie w Warszawie. Marcin Talik, nazywamy go wiceprezesem Prawdy Futbolu, tak naprawdę poprowadził to spotkanie, żeby wyjaśnić jakieś konteksty, wszelakie konteksty działania naszego kanału mediów społecznościowych. Ludzi byli obecni, ci, którzy tworzą nasze media społecznościowe Prawdy Futbolu, bo jesteśmy obecni jako Prawda Futbolu i nie tylko ja jako Roman Kołtoń, ale Prawda Futbolu na Facebooku i na Twitterze. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście śledzili też nasze media społecznościowe na Twitterze i na Facebooku. Niedługo też założymy nasz profil na Instagramie. Myślę, że ciekawe rozmowy z Łukaszem Wiśniowskim, Food Truck, także menedżerem Arkadiusza Recy, Marcinem Kubackim. Jestem pełen optymizmu co do rozwoju kanału. Jutrzejszy live o godzinie 11, który zapowiadałem z Marcinem Matuszewskim, jest przełożony. Poinformujemy Was na mediach społecznościowych, kiedy będzie, ale będzie dogłębna analiza, każdy szczegół tego meczu z Marcinem Matuszewskim. Postaramy się przeanalizować i tego meczu w Wiedniu z Austrią, i tego meczu z Łotwą w Warszawie. My cieszymy się z 6 punktów. Prawda Futbolu świętuje 6 punktów, co nie znaczy, że nie podchodzi krytycznie do wielu aspektów funkcjonowania reprezentacji, ale jesteśmy zawsze za biało-czerwonymi. Prawda Futbolu. Co do Klicha, zobaczcie na noty, najniższa nota w zespole. Życzę mu, żeby grał lepiej, nie grał na miarę swoich możliwości, jeśli chodzi o mecze w Wiedniu i mecze w Warszawie. Co do Recy, honoruje na pewno w jego nocie też asystę, która dała nam wynik 1-0. Mija 3. minuta doliczonego czasu gry. Słuchajcie, dzisiaj niesamowity mecz, jeśli chodzi o eliminację Euro 2020, spotkanie Portugalia-Serbia, więc ten mecz będę oglądał. Jutro nie wiem, czy będzie jakiś live. Nic mi nie wiadomo na ten temat, na tę chwilę, skoro odwołany. Przełożony jest live z Marcinem Matuszewskim. Ten live odbędzie się niedługo, poinformuję na mediach społecznościowych, także na społeczności YouTube'a jest taka zakładka. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Zalajkujcie, jak się podobało na tym kanale Prawda Futbolu. Poznajecie ją, poznajecie różne konteksty Prawdy Futbolu. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami naprawdę i mówię to w imieniu swoim, mojego teamu, który to są pasjonaci futbolu, ale Wy też, śledząc nasz kanał. Bardzo dziękuję.